A to drugi idol, pan Mentzen, browarnik. Oczywiście, że prawybory wygrał jego brat, bo przecież ludzie Konfederacji, którzy tam głosowali, to oni są mądrzy, oni są mądrzy. Będą całe listy Mentzenów, całe listy Korwinów. Super sprawa z tą Konfederacją będzie. Proszę Państwa, pan Mentzen jakoś tak nagle celuje w influencerów. On robi darmowe szkolenia dla influencerów. On im wytłumaczy, jak tu tłumy porywać. Ja wiem, że Morawiecki uruchomił, a na pewno uruchomi już tak finalnie, namacalnie, przed wyborami program dla influencerów, żeby mogli zarobić i żeby mogli mówić, jak się pięknie Polska rozwija, tak jak Trzaskowski. To nie jest przypadek, że pan Mentzen akurat, a może i przypadek, nie, to przypadek jest. Panie Mentzen, fajne te piramidy w pana logo, panie Mentzen. Wyglądają jak amerykańskie bombowce, albo piramidy. Jedna piramida mniejsza od drugiej, jedna się zawiera w drugiej. Ale pan wykombinował logo. Pan Mentzen już ma pierwsze kontakty z influencerami. Tutaj jest pani influencerka. I chyba jej mąż. I pan Mentzen tam im rad udziela. Ja przypominam, że pan Mentzen, zanim stał się taki bardzo polityczny, to wtedy, kiedy trzeba było to mówić, w 19 roku, jak były ważne kampanie, to oni wtedy byli tacy tylko wartości katolickie, bez Boga ani do proga. Jakby to było w ogóle, proszę Państwa, coś związane z polityką, ta religia. Ja pamiętam, jak oni się wtedy zachowywali i o czym mówili. Mogę Państwu nawet puścić, o co jeszcze tak niedawno walczyli, a dziś mówią dokładnie to, co my, bo widzą, że im spadło na rzecz programu Musisz to wiedzieć lub Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Oni widzą, nie mogą tego nie widzieć i jakim ludzie uciekają z tej ich beznadziejnej linii programowej. A proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo zapoznali się właśnie z tą panią. Tu będę prosił montaż bo różnie bywa, o wyblurowanie pewnych elementów na zdjęciach. Ta pani dziś wygląda no dość tak w miarę poprawnie, choć to ta pani. Proszę Państwa, znana influencerka, instagramerka, czy tam tiktokerka i tak dalej, która ma pseudonim seksmasterka. I ona uczy, jak uprawiać seks. Jakie tam techniki i tak dalej, i tak dalej. To są może te ich te konserwatywne wartości katolickie, tak? Tu w rękach, Państwo nie widzicie, trzyma taki przedmiot, coś tam przypominający, ktoś tu się śmieje w memie, że trzyma pocisk Panzerfaust. Tutaj pani sex workerka, przepraszam, masterka, też coś tam trzyma, a tu już się pojawiły z nią i panem Mentzenem takie szoty. Sławku, ja mam jeszcze pytanie, ponieważ jestem influencerką, dużo influencerów mnie ogląda. Opowiedz jakąś najbardziej szaloną rzecz, jaką miałeś w życiu. Siedzi. To ona. Byłem kiedyś pijany na piwie. Tak. Było to 31 lipca, w lato. Ja mówię, Matko Boska, jakiś świr. No to co byś zrobił ze mną w łóżku, się go pytam. Psa, kota, rybki, tygrysa, sokoła lub lamparta. Kurde. No to nieźle. Nie oceniajcie ludzi po okładce. Najpierw poznajcie osobę. Czy Kijowowi, Ukrainie trzeba pomagać? Trzeba im przesyłać jeszcze więcej sprzętu wojskowego. Oczywiście, że tak. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina poradziła sobie z Rosją. W naszym najlepiej pojętym interesie jest to, żeby Ukraińcy obronili się przez Rosję i należy im pomagać militarnie. Bo Putin to... Seksmasterka! Teraz ty jesteś seksmasterką! Wyślecie w kosmos! Tak, to jest ta pani, a to jest ten pan. Oczywiście złośliwie zmanipulowane nagranie, także ostrzegam. Proszę Państwa, pani seksmasterka, tak pięknie tam pan Sławek jej tam robi te szkolenia,
Teraz, proszę Państwa, bije się w klatce, tak? Bije się w klatce. I grała w Dziewczynach z Dubaju. Tu naprawdę, słuchajcie, Konfederacja to idealnie do siebie pasują. Ruch Narodowy pasuje do Mencena i do Brauna. Proszę Państwa, oni wszyscy do siebie pasują i trzymają się twardo. Znajomy polecił pani Seks Masterce. Jest taki turniej slap up, czy coś takiego, gdzie jedna kobieta drugą uderza z otwartej ręki. To może w tym pani zagra, co? Jakie pieniądze pani zrobi, bo ona miliony zrobiła. Proszę Państwa, no, tam jest duża oglądalność tego typu wygłupów. No tak mniej więcej jak z panem Mecenem, jak z panem Stonogą, ale to się nie przekłada na głosy. Ja przypominam Państwu, że pan Mencen już próbował błaznować w kampanii wyborczej, opowiadał o Gwiezdnych Wojnach czy o drużynie Pierścieni, już nie pamiętam, przepraszam, się takimi fantazy nie lubuję. I nie wszedł do Sejmu, bo ludzie myślą, nie chcą oddać komuś, kto jest szalony głosu. Więc nie myślcie, że jeżeli tam on ma dużo wyświetleń, to on jakiś wynik zrobi, bo nie zrobi. I promieniuje na całe swoje ugrupowanie, które go toleruje w tego typu kontaktach z panienkami, które doradzają, jak wprowadzić tam mężczyznę czy kobietę w taki, a nie inny stan. No takich ludzi, chcemy ludzi w Sejmie a la Cicciolina? No Włosi kiedyś sobie taki żart zrobili, ale proszę Państwa, ich było na to stać, a nas nie. Nas tu zaraz zrujnują. A oni się świetnie bawią, proszę Państwa, w tym życiu publiczno-politycznym.